Także proszę Państwa, tutaj jeżeli jesteśmy przed pałacem na tym PKS-ie, to jak usłyszycie cokolwiek Państwo, patrząc się też na Marszałkowską, co? No to najlepiej proszę Państwa nie cokać, tylko pojechać gdzie? Do Anglo-Ameryki Białystok, aby się rozluźnić, aby się odprężyć. Z Warszawy, z tej Warszawy. Mamy odjazdy, proszę Państwa, nawet jest ostatnia, 45, 30, proszę Państwa. Także proszę Państwa, nieco, bo tu żebraków katolickich 100, razy 100, razy 100, razy 100, razy 100 mnóż. I po prostu nie ma tych ludzi prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Nie ma na razie busu do Anglo-Ameryki Białystok, także nie ma tutaj to, tylko trzeba, proszę Państwa, wziąć się do roboty i czytać Pismo Święte, studiować Pismo Święte, żeby w ogóle poznać prawdę. A potem będzie można się spodziewać czegokolwiek dobrego, no bo Bóg pokornym błogosławi, a pysznym się sprzeciwia. No to przecież, proszę Państwa, jeżeli narody są całe te pogańskie, pyszne, bluźniercze, no to jak może, jak to Bóg błogosławić? Nie może. Także Marszałkowska jest Marszałkowska, proszę Państwa. I tu wciąż mamy, proszę Państwa, dom towarowy Junior. Także jeżeli Państwo tutaj mieszkają gdzieś przy Marszałkowskiej, to zawsze można do tego Juniora wstąpić. Można wejść, przechodząc przez Marszałkowską. A tu kaszlą, bo jeszcze nie ma, proszę Państwa, odjazdu do Anglo-Ameryki Białystok, albo już był i ci, co zostali, to nigdy tam nie byli. Tak samo, jak i nigdy nie czytali Pisma Świętego, nie wiedzieli, nie studiowali. Także pozdrawiamy, proszę Państwa, i proszę ufać sobie, no bo Polacy, proszę Państwa, tutaj widzimy, że nie ufają i się często pytają, naprawdę? Naprawdę? Nie kłamiesz? No bo to, że kłamią, to mało nawet, ale i łżą, proszę Państwa. No Jan Witek to nie łży, też łży, no każdy łży, no. Ale mówi, że nie i się zarzeka i zapewnia. Także proszę Państwa, kłamią do kwadratu. Podwójne kłamstwa, potrójne kłamstwa tu w katolickiej Polsce, no ma zawsze nad Wisłą. Dlatego, proszę Państwa, nieco tym wyznawcom papieża Matki Boskiej, katolikom, no, rzymsko-łacińskim, no bo to z Rzymu pochodzi, prawda? Nie z północy, nie ze wschodu, nie z południa. Nie, raczej właśnie z Rzymu, tak, tak. Z takiego południa jak Włochy. No, także, proszę Państwa, żeby nie kłamać, żeby nie łżeć, żeby nie oszukiwać, żeby nie dręczyć. Także pozdrawiam. A tam za śmietnikiem jakiś młody chłopak stoi z plecakiem i wygrzebuje. Także musicie pamiętać, że Warszawa to jeden wielki śmietnik. No i dlatego z tej Warszawy jedź. Gdzie? No to właśnie mamy tę tablicę informacyjną. Jedź do Anglo-Ameryki Białystok. Poznaj Baciuszkę. Poznaj cerkiew prawosławnych ludzi, co oni tam robią, jak się modlą, co za pieśni piękne oni tam śpiewają. No bo tutaj będziesz tak kopcić i ble, 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 ploty, to już tak po pierwsze nie będziesz z sobą, bo będziesz pod wpływem tłumu. Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu, bo to nic dobrego, tak ble, ble. No bo to człowiek czasem sam to by inaczej po swojemu, a tak jak w tłumie, to będzie po twojemu. Także proszę Państwa, ble, ble, ble. Wszędzie plotkarzy tu pełno, proszę Państwa, całe stadne grupy, nawet tam taksiarze na samym rogu koło tego drzewka zielonego na środku. Taksiarze stoją, pieprzą głupoty, no bo ta sytuacja ich zmusza, ale oni zamiast czytać Pismo Święte, Biblię, to gdzie? Biblia tu wszędzie, jak Państwo widzą w Radiu Tok FM, w Polsce jesteśmy, leżała na śmietniku. Także proszę Państwa, rozdawano przekład Gedeonitów, Aira tutaj w Warszawie, no to przecież pety skręca. Machorkę wkłada do kartek z Nowego Testamentu, do Biblii i zadowolony jest. Po co on będzie czytał, skoro on musi nażreć się od 6 rano, nachleć się i nawet może przede wszystkim się nachlać, bo był u tych, proszę Państwa, bo oni fratrów, no ile, parę dni temu i go wygonił, go nie wpuścił, bo był pijany. No także jak ma tylko 2 złote, to już kupi piwo, także beznadziejne. Taka jest właśnie
Warszawa, taki jest charakter Warszawy. Także zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki Białystok. Jeszcze raz pokażmy tę tablicę informacyjną, gdzie Państwo możecie uzyskać wszelkie informacje na ten temat.